Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam prostą suszarkę do pyłku. Szuflada drewniana. Na dnie szuflady znajduje się siatka z drobnymi oczkami. Na dole znajduje się nagrzewnica ze starej farelki. Półkę wyżej znajduje się czujnik temperatury. Cała szafka jest wykonana z płyty meblarskiej. Do uszczelnienia suszarki użyłem gumowych uszczelek. Szuflady układane na przemian, aby był swobodny przepływ powietrza. Zamknięcie na klamry. Z boku znajduje się wentylator, który nadmuchuje powietrze cały czas. Z boku znajduje się termostat, który włącza grzałkę. Tak można zrobić suszarkę tanim kosztem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.